Oto co się wydarzyło w świecie kryptowalut. Charles Hoskin, założyciel Cardano, zaatakował sieć Ethereum, sugerując, że ma ona fatalny model programowania, którego zespół nie jest w stanie zmienić. Sieć Tron oficjalnie stała się członkiem japońskiego Stowarzyszenia Biznesu Kryptoaktywów. Stowarzyszenie założone w 2016 roku zrzesza 134 członków i ma kluczową rolę w ekosystemie Web3. Coinbase zawiesza handel USDT dla Kanady. Pomimo braku konkretnego powodu, w mailowym komunikacie firma poinformowała, że regularnie monitoruje aktywa na swojej platformie, aby upewnić się, że spełniają one wszystkie standardy. Po przeglądzie zespół giełdy zdecydował, że handel niektórymi aktywami, w tym Tetherem, przestanie być dostępny dla użytkowników Kanady. Pomimo obecnych spadków na giełdach, wieloryb nabywa 4,7 biliona tokenów Shiba Inu za kwotę 42,7 miliona dolarów. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Przypominam, że stworzyłem portal otto.crypto.pl, gdzie kilka razy dziennie staram się umieszczać najświeższe informacje ze świata kryptowalut. Pozdrawiam!